Święta już naprawdę tuż, tuż i właściwie w ostatniej chwili dzieci z przedszkola w Domichowicach wystawiły jasełka. Przygotowania trwały do ostatniego momentu, aż w końcu mali artyści pojawili się na scenie. Przygotowanie takiego przedstawienia w przedszkolu to nie lada wyzwanie dla reżysera. Mali aktorzy, mimo kilku niedociągnięć, byli jednak tak wdzięczni w tym, co robili, że wszystkim występ maluchów bardzo się podobał. Stąd też bardzo gorące podziękowania od pani dyrektor. Pięknie było. Wiem, że trudności techniczne były, no były. Z racji tego, że dzieci nam po prostu chorują, trzeba było niektórym dawać dwie role. Ale i tak przedstawienie wyszło naprawdę pięknie. I z tego miejsca również chciałam, drodzy rodzice, złożyć gorące, serdeczne życzenia ciepła, miłości, spokoju na te święta Bożego Narodzenia i miejmy nadzieję, że rok, który przyjdzie, rok 2012, będzie po prostu jeszcze lepszy, czego sobie i Wam życzę. Praca z dziećmi jest wspaniała, więc nie było to żadną trudnością. Dzieci pięknie się uczą wierszyków, mają wspaniałą pamięć, także żaden problem. Czy dzieci mają jakąś wiedzę wyniesioną z domu, czy od początku wszystkiego musiały Nie. Mają dzieci swoją wiedzę, przychodzą już z pięknie wyuczonymi kolędami, także jest duże ułatwienie. Chcę się na lodzie, aby ludzi zbawić i cieplenko się pokoić, cieszyć go i zabawić go. Ważny punkt. Przede wszystkim dużo nam dzieci pomagają. Tutaj przynosiły, same tutaj dźwigały, papiery gniotły. To jest też bardzo ważne, żeby uczestniczyły w tym wydarzeniu. No dekoracja, wiadomo, nastrój też musi być. Dzieci by zupełnie inaczej wyglądają próby, jeśli nawet tutaj to wszystko się odbywało tutaj przy tym. Zresztą no no to jest sama przyjemność robienie takiej dekoracji na święta, to jest już nastrój, to jest, staram się, żeby jak najlepiej wyszło, żeby ta oprawa była jak najlepsza i najładniejsza. Gratuluję występu Zuzi.
Widać, że sporo się uczyła w domu. Pani jako mama chrzestna na pewno pomagała w przygotowaniu do roli. Znaczy, nie pomagałam, ale słuchałam, jak Zuzia mi popisywała się swoimi dokonaniami. Ale jesteśmy bardzo dumni, ponieważ bardzo trudno jej było nauczyć się, ale wreszcie się udało. Jak będą wyglądały święta u Was w domu? Na pewno wesoło, dzięki Zuzi właśnie. Ponieważ my mamy w rodzinie w sumie starsze osoby, Zuzia jest takim naszym rodzynkiem, więc będzie na pewno nam te święta umilać. Nastrój. A Państwu życzę zdrowych, spokojnych świąt, wypoczynku. I w imieniu pana wójta, pana przewodniczącego przekazuję serdeczne życzenia świąteczne. No a po występie przyszedł czas na chwilę sławy dla małych aktorów, czyli sesje zdjęciowe. Ponieważ to już ostatni materiał przed świętami, to redakcja portalu Gmina Bełchatów Info życzy wszystkim swoim widzom zdrowego, pogodnego i rodzinnego Bożego Narodzenia. Wesołych świąt!